Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski, jest dzisiaj moim Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Turystyka to jest ten sektor, który najbardziej ucierpiał podczas pandemii. Jak to wygląda w Państwa obszarze? Czy działacie, rozwijacie się, wyciągacie rękę? Mówi się, że turystyka pierwsza wyszła w kryzys i ostatnia z niego wyjdzie. I w Małopolsce, w regionie, który słynął z turystyki, w prawie 10% PKB regionu to była turystyka, widać ten kryzys. Widać go było przede wszystkim w pierwszych okresie w Krakowie. Kraków bardzo mocno postawił na turystykę zagraniczną, na city breaki, na tanie lotnicze, w związku z tym zawsze był kolorowy, pełny zagranicznych turystów i nagle w wakacje okazało się, że te mieszkania na wynajem, w hotele stoją puste. Za to turyści polscy, także Małopolanie, przenieśli się do naszych gór, które akurat miały wtedy prawdziwe żniwa. I podróżowaliśmy i po Beskidach, i po Pieninach, i w Tatrach. Wszędzie można było zobaczyć ludzi. Tam ta branża turystyczna odżyła, ale rzeczywiście generalnie mamy bardzo poważny problem, bo spada liczba turystów, zwłaszcza tych, którzy zostawiali olbrzymie środki finansowe, bo turysta zagraniczny zostawiał średnio 4-krotnie więcej niż turysta krajowy. W związku z tym mówimy także o pewnym bardzo poważnym kryzysie finansowym, ale pomagamy. Mamy w Małopolską Tarczę Antykryzysową, która dzisiaj wartość pomocy w różnych obszarach przekroczyła ponad miliard złotych. Dla branży turystycznej, w ogóle dla przedsiębiorczości, to było ponad 350 milionów złotych. Wspieraliśmy małe i średnie przedsiębiorstwa, jednoosobową działalność. Staraliśmy się być bardzo aktywni, także wspierając organizacje pozarządowe działające na rzecz turystyki i cały czas działaliśmy promocyjnie. Polska była aktywna na wielu rynkach, także zagranicznych, pokazując, że u nas turystyka jest bezpieczna. We współpracy z branżą robiliśmy wszystko, żeby te wymagania sanitarne były jak na wyższym poziomie i były stosowane. Chcieliśmy być przykładem dobrych praktyk. W związku z tym z jednej strony poważny kryzys, ale także nadzieja na to, że szybko z tego kryzysu wyjdziemy, szybciej niż inne regiony, bo ludzie, tak jak ja i pani, czekają na to, żeby móc podróżować, bo to po prostu kochamy. Ale z jednej strony jest polska polityka klimatyczna, z drugiej strony jest kryzys i pandemia. Jak to ze sobą połączyć? W którą stronę teraz skierować prawo, ustawodawstwo? Jak to wygląda z pana strony? Po pierwsze, musimy myśleć o klimacie i o powietrzu cały czas, bez względu na to, czy jest pandemia, czy nie. W związku z tym w tym najtrudniejszym okresie pandemicznym tworzyliśmy przede wszystkim pewne założenia do działań antysmogowych, i które już przynoszą efekt, bo Małopolska przyjęła pierwszą uchwałę antysmogową dla regionu, wprowadzając jako pierwsze województwo termin eliminowania kopciuchów. Także jako pierwsze województwo przyjęliśmy zasadę niefinansowania ze środków publicznych nowych pieców węglowych, ale przede wszystkim z dumą patrzymy na to, jak samorządy gminne, jak małe miejscowości, małe miasteczka, wsie wreszcie podejmują się w działań antysmogowych, przyjmując lokalne zakazy palenia węglem czy drewnem. To daje nadzieję. Naukowcy dowodzą także, że dzisiaj w dobie pandemii osoby mieszkające w miejscach, gdzie jest najgorsza jakość powietrza, mają niestety dużo szybciej zapadają na różnego rodzaju choroby, w tym także na COVID-19. To także jest pewna motywacja bardzo blisko związana z tym, co teraz obserwujemy, ale wiemy po prostu, że smog zabija, smog wpływa na choroby i oddychania, i choroby krążenia. W związku z tym dzisiaj, walcząc ze smogiem, nie walczymy tylko z teoretycznym problemem, tylko z problemem, który dotyka nasze rodziny, nas wszystkich. To jeszcze tak na koniec. Czego możemy się spodziewać, że jak za 5-10 lat będzie wyglądał region, który pan reprezentuje? Co się zmieni pod kątem klimatycznym? Wyciągamy szklaną kulę i wróżymy. Niektóre rzeczy można bez szklanej kuli powiedzieć. Na pewno będziemy mieli czystsze powietrze niż mieliśmy do tej pory. To widać także po Krakowie, gdzie jako pierwsze miejsce w Polsce wprowadzono zakaz palenia węglem i drewnem i to przynosi efekty. Benzo, piren czy PM2,5 spadły ponad 40-kilka% w perspektywie ostatnich lat. To jest bardzo wyraźny efekt. Rozwijamy te uchwały antysmogowe, w związku z tym te najbliższe gminy wokół Krakowa także wprowadzają ten zakaz. To przełoży się na konkretne rzeczy, ale widać coraz większe zainteresowanie z jednej strony samych mieszkańców, a to dobrze, bo to oni motywują samorządowców do pewnych odważnych działań. I dzisiaj także z dumą mogę powiedzieć, że wszystkie 182 gminy województwa opolskiego w terminie, a to też ważne, bo były dwa różne terminy przekładane do reszty, i wszyscy, a to też była rzadkość w skali całego kraju, przystąpili do programu Czyste Powietrze. To daje nadzieję, że rzeczywiście Małopolska jest piękna, może być jeszcze piękniejsza, mając czyste powietrze.
i będziemy wtedy oddychać pełną piersią również na tym terenie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.